dziewczynkom, że poprosiłam męża, żebyśmy zrobili inscenizację dla was, dla osób może, które chciałyby posiąść ten dom. Mój mąż siedzi na toalecie, tak? A ja, słuchajcie, jestem w tej sypialni i powiedzmy, że nie chcę być od tej... Jesteś malutka, co? Cześć. O Jezus, uważaj, jak się witać. Chciałabym zaprezentować wam tą willę, która znajduje się za mną. Mamy tutaj tyle mieszkańców, że nie wiem, czy oni pozwolą mi tam wejść. Słuchajcie, tak naprawdę w Turcji ludzie uwielbiają koty, ale uwielbiają też psy. Zliczyłam, że to są 4 pieski. O, już się chyba do mnie przyzwyczaiły i pozwolą mi wejść do środka. Jakie to są złe pieski! Gdzie to jest za piesiek? No nie wycimam taki piesiek. Jezuś Maria, jakie pieski! Cześć! A dzień dobry! Jesteś malutka, co? Cześć! O Jezuś, uważaj, jak się wita się ze mną, cześć! Cześć, pisiunie! Patrzcie, ile piesków za mną. Tutaj chciałabym właśnie, jeśli mi pozwolą, zaprezentować wam właśnie ten dom. Przed samym wejściem znajduje się ogromny taras i właśnie to jest super, to co ja zawsze mówię, że tutaj na tym tarasie znajduje się, słuchajcie, ten turecki grill. To jest takie miejsce, w którym możecie wypiekać nie tylko właśnie jakieś pide, jakieś tureckie rzeczy, tak jak Turcy to robią, ale również organizować sobie grilla. Patrzcie. Weszłam już do tego domu i co bardzo specyficzne jest właśnie w tego stylu budynkach, że tutaj zawsze mamy wokół domu taki jakby tarasik. I słuchajcie, Turcy sobie różnie to aranżują. Niektórzy właśnie mają jakieś lodówki dodatkowe, niektórzy stawiają sobie stoły i jedzą posiłki. Co jest właśnie fajne, że oni z takich ganków, jak u nas dawniej były koło domów, i robią właśnie takie przeszklenie i korzystają z tego. Widzicie, tam za mną znajduje się strefa wypoczynkowa i za chwilę do niej przejdę. Ja tutaj stoję teraz w miejscu dla piesków. Tutaj za mną znajduje się na przykład sfera wypoczynkowa. Też to jest właśnie ganek, który został właśnie tak oszklony i tutaj mamy właśnie fotele, krzesła, jadalnie. Bardzo fajnie to jest zrobione, zwierzątka zostały na zewnątrz. Jest bardzo fajna pogoda, więc zwierzątka mogą być na zewnątrz. Słuchajcie, zapraszam was do środka, do wnętrza. Jest tu naprawdę bardzo pięknie. Tureckie domy są naprawdę tak dopicowane i tak zadbane. Słuchajcie, żeby kontynuować to, co pokazywałam wam na zewnątrz, chciałabym zaprosić was właśnie do pomieszczenia, które znajduje się w tej strefie wypoczynkowej. Prawda teraz, słuchajcie, mamy tutaj bardzo fajną kanapę, w której można się położyć. Mamy właśnie tu stół, mamy tu również fotel z tyłu, taką kanapę do siedzenia i słuchajcie, grzejnik. Widzicie, Turcy, pomimo tego, że tutaj nad Morzem Egejskim jest dość ciepło, bardzo często dogrzewają się grzejnikiem, dlatego że oni często marzną. Przechodzę teraz do salonu. Słuchajcie, salon jest tutaj łączony z kuchnią, to jest bardzo duży salon. Mamy tutaj również właśnie część kuchenną. Wszystko jest w takim fajnym białym kolorze. Bardzo mi się to podoba, dlatego że to bardzo otwiera wnętrza i często oglądam jakieś nieruchomości, które są na przykład w drewnie ciemnym. No i ja wtedy sugeruję, że ja bym to po prostu przemalowała. Bardzo fajny, przestrzenny, duży salon.
Oprócz tego salonu i oprócz tej kuchni mamy tutaj również łazienkę, czyli bardzo standardowo. Łazienka właśnie dla gości. Ale teraz zaproszę Was na górę, dlatego że ten dom ma na pewno jedno piętro, a może i więcej. Już widzę, że tak naprawdę ten dom ma więcej niż jedno piętro. Na pierwszym piętrze znajduje się, słuchajcie, sypialnia i to będzie takie master bedroom. Dość fajna, przestrzenna. Nie mamy balkonu, natomiast mamy tutaj właśnie w wyposażeniu szafę. Mamy również klimatyzację. Zwracam uwagę na te detale, dlatego że wszystko to, co widzicie na filmie, jest w cenie tej willi. Kolejna sypialnia. Też właśnie mamy toaletkę, mamy szafę i kolejny pokój, bo wydaje mi się, że to będzie kolejna sypialnia i to jest kolejna sypialnia. Tak naprawdę wygląda to jak pokój gościnny, który już ma, słuchajcie, wyjście tutaj na balkonik. Ta zabudowa wydaje mi się taka troszkę starsza, dlatego te pokoje i ten dom wygląda też troszkę inaczej. Dlatego, że w tych starych domach w Turcji są właśnie takie węższe i mniejsze balkoniki. Teraz buduje się takie większe tarasy. I słuchajcie, tu mamy na pierwszym piętrze też właśnie fajną łazienkę. Bardzo duży prysznic i zaproszę Was jeszcze właśnie na drugie piętro, dlatego że tu też się coś znajduje. Jestem ciekawa, co tu będzie. Na piętrze drugim znajduje się część gospodarcza, czyli właśnie boiler. Mamy lodówkę. Bardzo często Turcy, słuchajcie, mają ze dwie dodatkowe lodówki w domu. Jedna jest niewystarczająca. I na tym ostatnim piętrze, czyli na drugim piętrze, znajduje się też ogromna sypialnia. Z ogromną szafą. Zobacz, co to jest. Wow, i słuchajcie, oprócz tego, że jest sypialnia, to tu jest master toilet. Słuchajcie, master toilet, ale jestem bardzo zaskoczona, dlatego że tak naprawdę nie widziałam takiej otwartej łazienki na... Ja też, nigdy nie działa. No bo słuchajcie, patrzcie, tutaj macie łóżko, no nie? I tu od razu z tego łóżka macie toaletę. Bardzo łatwe. Jeden no łatwe, ale ja nie wiem, czy bym tak chciała. Leżę na łóżku, wiecie, skroluję internet, a mój mąż siedzi na... Musi być, nie. Dlaczego? Nie może być. No słuchajcie, takie są też rozwiązania. Nigdy nie widziałam właśnie tak otwartej tutaj łazienki w sypialni, no ale widocznie taka jest moda. I słuchajcie, tutaj właśnie z tej sypialni przechodzimy na taką część dzienną, czyli tak naprawdę mamy ogromny taras. Like winter taras. Tak, taki zimowy taras. Tak. Widzicie, tak naprawdę to wszystko można tutaj otworzyć. Jeśli jest dobra pogoda, no to właśnie mamy świeże powietrze. Żeby była użyteczność tego również poza sezonem, tutaj właśnie mąż zwiedza i patrzy, co tu jest. No, natomiast mega zaintrygowała mnie, słuchajcie, ta łazienka w sypialni. Nie wiem, będę trochę o tym myśleć, dlatego że jest to bardzo ciekawe. Bardzo fajnie zaaranżowany właśnie tutaj kącik wypoczynkowy. Można sobie obejrzeć jakiś film. Tutaj właśnie mamy krzesełka, stolik, mamy suszarkę na pranie, bardzo ważne. Słuchajcie, chciałabym zbliżyć się bardziej tutaj, dlatego że widzę morze. Ten niebieski pasek to jest właśnie morze. I to, co chciałabym jeszcze właśnie tutaj zwrócić uwagę, że ten dom znajduje się blisko morza, blisko linii brzegowej morza. Jesteście tak naprawdę w mieście, nie musicie wychodzić i wjeżdżać na żadne wzgórza. Jest tu naprawdę fajnie, blisko miasta, blisko sklepów, blisko bazarków. I dom jest naprawdę ogromny, przestrzenny. To jest... Tak jak mówiłam, wydaje mi się, że to jest taki starszy styl domu, natomiast jest on w pełni wyremontowany, jest tu pięknie, jest tu świeżo, jest tu ekstra. Full furniture. Tak, i w cenie właśnie tego mieszkania, w cenie tego domu zawarte są właśnie wszystkie meble i całe wyposażenie. Jeszcze zanim wyjdziemy, to jeszcze raz pozwolę sobie luknąć właśnie na to. Jeszcze ja Wam pokażę wszystko na przebitkach, natomiast dla mnie to rozwiązanie jest jakieś fenomenalne. Dajcie znać, czy widzieliście kiedykolwiek właśnie takie rozwiązanie. Słuchajcie, jestem tak dalej zaintrygowana tą łazienką, że poprosiłam męża, żebyśmy zrobili inscenizację dla Was, dla osób może, które chciałyby posiąść ten dom. Teraz poproszę mojego męża, żeby usiadł na toaletę i właśnie zobaczymy, jak to wygląda. Mój mąż siedzi na toalecie, tak? A ja, słuchajcie, jestem w tej sypialni i powiedzmy, że nie chcę być od tej strony właśnie, gdzie mój mąż się załatwia, więc ja na przykład tutaj siedzę, bo wiecie, właśnie biorę sobie ze stolika książkę i chciałabym usiąść właśnie na łóżku. No i... Chcesz kochać, nie?
No i taka sytuacja. Powiem wam, że bardzo dziwna sytuacja. Nie wiem, jak się mam zachować i nie wiem, jak się mam czuć. Oczywiście role mogłyby się odwrócić, tak? Mogłabym ja tam siedzieć. Jeśli chodzi o cenę tej willi, tego domu, to jest to 10 milionów lir. Powiem wam, że to jest dość rozsądna cena, patrząc na to, jakie są te nieruchomości i jaki jest standard w ogóle tej nieruchomości. Ile tutaj jest pokoi, więc to jest naprawdę super.